Hejo, z tej strony Eleven i kontynuujemy The Final Station. Jedziemy sobie dalej. Ja jestem praktycznie o godzinę od wyjazdu do Norwegii, więc ja będę tutaj bardzo ostrożny, bardzo chaotyczny. Przepraszam, ale obiecałem, że dokończę tą serię, więc muszę się troszeczkę streszczyć w tym wypadku. Więc mam godzinę na nagrywanie, żeby jakoś zdążyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie, to, że mam się pospieszyć, nie znaczy, że będę pomijał jakieś istotne rzeczy. Więc czytamy wszystko, nic się nie zmienia, ale mogę troszeczkę popełniać jakieś fejle, bo jestem pod presją, to jest normalne. Kończy nam się woda, zwrócę się do dowódcy o dodatkowy przydział, wracam za 20 minut, okej. Jak zawsze, ktoś wraca, znaczy się ktoś idzie, a obiecuje, że wróci, ale nigdy nie wraca, to jest standard w tej grze. Fuck the Guardian, okej. Ten zjeb ze wschodniej bazy nic nie jarzy. Podpisałem jego wypowiedzenie, niech wraca do Metropol. Usuń tę wiadomość. Usunął, tak, wyklepił na mur jeszcze. Jasne. Oj, shit! Dobra, jestem mało ostrożny. Dostałbym dość fes, ale nie dostałem w ogóle. To było bardzo szczęśliwe. Nie, spróbuję ich załatwić ręcznie. Pewnie mi tam telefon dźwięki wydaje, prawda? Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ostatnio było słychać. Tego dobiłem pistoletem, ten też trochę dostał, nie jest źle. Jest nawet stabilnie, bym powiedział, fuck. Shit. Niewiele dostałem, ich też się da dobić normalnie. Jeremy, trzymaj się, rozumiem, że jest ci trudno i gorąco, przynajmniej czeka cię podwójna emerytura, mama. Yeah, right. Chodź tu, do tego. Wybuchnijcie obydwoje, ty teraz ty z tym, chodź. Oh fuck. Dobra już. Czy tutaj w ogóle jest coś, co mamy zrobić w tym miejscu? Czy mamy wyjść po prostu, więc można było ich chyba olać. A nie, bo drzwi się nie da zamknąć. Dobrze. Beczułkę weźmiemy, bo czemu by nie. Wdrapiemy się. Hello panowie. Bang. Dziękujemy, dwóch zdjęliśmy tą beczką. Nie, fajny jest ten system, że nie trzeba marnować amunicji, że trzeba sobie tym jakoś radzić. Rakieta jest gotowa do wystrzelenia. Czekać na rozkaz. Jasne. Karabin do... To już nie mam pistoletu, już mam zamiast pistoletu karabin, okej. Chciałem wiedzieć co, gdzie ma... What? Ja odpaliłem rakietę, czy to jest nagranie? Armand miał rację, strefa bezużytecznych broni. Nie spieszy nam się do Metropol. Powodzenia. Czyli wy panowie nie idziecie, nabój małokalibrowy, spoko. Możemy zejść na dół. Ej, oni to odpalili w końcu? Czy to jest jakieś nagranie z tego, czy ja w tej chwili to odpaliłem, bo ja się troszeczkę boję. Żywność, super, że mamy żywność, tego nam było potrzeba. Kolejna beczułka. Nie patyczkujemy się, nie ma co. Oh shit! Oh shit! Okej, tego się nie spodziewałem. I was not expecting this. Okej. Jest sens ich dobijać? Nie ma sensu. Po prostu wyjdźmy, oni już mnie nie gonią. Yeah! Cholera dostałem, myślałem, że się już oddaję na bezpieczną odległość. O, jeszcze tam coś wybuchło, świetnie. Perfekcyjnie. Okej, to jest... To jest chore. Ah, fuck. Czy tym można strzelać pojedynczo? Ale można też strzelać maszynowo, dlatego to tak zamieniło pistolet, okej, rozumiem. Oh, shit. Dobra, to było niebezpieczne. Mamy kod, możemy wracać. Tyle mam... Chciałem puścić to miejsce z dymem. No, chciałeś mnie puścić przy okazji z dymem. Na szczęście się nie udało. A przy okazji puściliśmy z dymem tych, cokolwiek to jest. Pytanie właśnie, co to jest? Bo pisałem swojego czasu z takim youtuberem, Staszkiem Igraszkiem, pewnie większość z was kojarzy. I w sumie zwrócił mi uwagę na pewną rzecz, że to niekoniecznie są zombie, że
Nazywamy to zombie od razu, znaczy ja to nazwałem zombie w tym wypadku, od razu z góry, bo to się tak nasuwa na myśl, że pierwsze to są to zombie, tak? Ale to niekoniecznie musi być zombie, to niekoniecznie muszą być zombie, co jeżeli ci ludzie dalej mają gdzieś tam swoją ludzką świadomość? Nie wiem, to może być coś głębszego. Coś już się chrzani, ty już umierasz, co? Cholera, on umiera, dobra, fuck, nie zdążę, ja się zagadałem i nie zdążę. God fucking damn it. Biegnij. O oh god. Serio. Jakby się tu macie. Ktoś tu z głodu zdycha, okej. Okay. Ten zdycha z głodu. Dowieźmy ich. Możemy coś na tym zyskać przy okazji. A poza tym będę się czuł dobrze, jak dowiozę ich żywych. Tak, on jeszcze zdechnie zaraz. Świetnie. Zaraz będzie jeszcze trzeba naprawiać pociąg i coś tam. No właśnie. Tu jest wszystko okej. Tu jest o dziwo wszystko okej. Żywność, czy chcemy dawać komuś żywność? Tutaj coś jest nie tak, okej, trzeba to rozprężyć. Czy cokolwiek, układ chłodzący. Masz jedzenie, niech ci będzie. Tu jest wszystko okej. Tu trochę słabo jest z jedzeniem, ale jeszcze przeżyją. Mamy daleko? Nie wiem, czy mamy daleko, co możemy stworzyć, to jest też. To jest Metropol? Metropol, stacja towarowa. Stolica całego świata wzniesiona po wielkiej migracji z inicjatywy Vermonda White'a. Wieża radio to siedziba głównego urzędu nadzorującego realizację powstałych w efekcie pierwszej wizyty planów zmierzających do ochrony ludzkości przed podobnym zdarzeniem. Okej, zbliżamy się do tego Metropol, ale boję się, że tu mi ludzie giną. Trzymajcie się, jakoś dojechaliśmy mniej więcej, no. Nie jest źle. Tylko, że to Metropol wygląda... Wciąż nie dokończyli muru. To Metropol wygląda strasznie. Kto tam umiera? Kto umiera? Co? On umiera znowu? Naprawdę? Dobra, weźmy tą apteczkę. Niech dożyje do tego Metropol. To będzie ostatnia stacja prawdopodobnie, żeby ich dowieźć, więc easy. Oh shit! Czekał na nas z kontenerami. Przez chwilę przeczytałem z kotletami. Okej, okay, przeżył. Przeżył. Jest dobrze. Jest dobrze. Jesteśmy w tym słynnym Metropol, o którym tyle słyszeliśmy. I co teraz? Tu jest... masakra. Following orders, odblokowane osiągnięcie. Nawet tego nie widzicie. Dostałem 657 zł, bo wszyscy przeżyli. Czuję się z siebie dumny. I co tutaj jest na rzeczy? Że tak... save us. Ocalcie nas. Jesteśmy bezpieczni. Tak to wygląda. To dzięki tobie. Przybyłeś z daleka. Co? Gdzie? Po co? O mój Boże. Nie mam na to pozwolenia, musisz udać się do centrali. Wsiądź w Y7, zieloną linię to najszybsza droga. Jeśli otrzymasz zgodę na otwarcie bramy, będę czekać tutaj. Szybko. Więc to nie jest koniec podróży. Strażnik jest już niemal gotowy. Rdzeń został już podłączony. Właśnie podłączamy mózg. No to się widzę, robi zabawnie. Mamy iść tutaj czy na górę? Przejdźmy się do góry, ta muzyka jest taka fajna, kojąca. A macie po... a nie da się szyby wybić, okej, nieważne. Co jest? To nie pogadam z nim, tak? Mam jakiś... nie do pogadania. Inicjacja systemu gotowe, zapłon silnika gotowe, łączność z Metropol gotowa. Misja dyrektywa, coś tam, dobra, okej. Okay. Wszystko jest gotowe na coś, nie wiem na co, tylko to jest przerażające poniekąd. Dobra, zejdźmy tutaj, tu się możemy i tak przedostać wszędzie, prawda? Tak. Potwierajmy te szafki, możemy coś dodać. Odzież robocza, no zawsze to coś. Ale co tu się dzieje? Tak, po przebadaniu wszystkich dostarczyć do centrali. A mi się język plącze. Za szybko próbuję wszystko zrobić. Próbowałem pomóc, ale zawieszono mnie. Kowal wie najlepiej. Chciałeś zmodyfikować strzelbę. Dokonałem drobnych zmian. Ładowanie powinno być łatwiejsze. Nie ma sprawy, więc wyruszasz. Rozumiem. Nareszcie bezpieczni. Jesteś tego pewien? Jak się masz? Czy któryś pasażer cię wkurzył?
Młodzi spędzają zbyt wiele czasu w tych klubach. W naszych czasach nie było o tym mowy. No, w waszych czasach jeszcze nie słyszeliście o smartfonach. Bądźmy szczerzy. Hem? A, administracja jest na końcu ulicy. Dobra, przejdźmy się najpierw tam, potem przejdziemy tam na dół. Więc co jest administracja? Tutaj polis widzę? To jest Metropol, faktycznie wygląda jak miasto. Myślałem, że ktoś tutaj brzdęka na gitarze. Może gdzieś indziej, butelka piwa, pteczka. Ja też wylądowałem w tym mieszkaniu? To umeblowany korytarz. Wszyscy ciągle tu łażą. Sorry. Ach, dwa piętra wyżej, dobra. Ale warto się będzie rozejrzeć wszędzie, bo możemy coś zdobyć. Każda szczątka amunicji jest chyba tutaj istotna. Nie sądzę, żeby to ona go pchnęła w dół szybu windy. Otrzymała cały majątek po rozwodzie. Mój główny podejrzany to miejscowy gang z New Councils. Nie od dziś wiadomo, że pastwią się nad osadnikami. Oh shit. Brzmi niefajnie. Bo wiecie jak to jest. Idziecie w ciemną uliczkę i co może was spotkać? Mark! Obiad jeszcze nie gotowy, bawam się z kolegami na podwórku. No to... Okej. Wiecie jak to jest, idziecie w ciemną uliczkę i mogą was spotkać, może was spotkać mafia. Albo nawet gorzej. Dresy. Priorytety. Roger, jeśli rada dowie się, że otwierasz główną bramę bez ich dyspozycji, wylecisz stąd, nie zdążysz się obejrzeć. Nie stawiaj wszystkiego na szale jakiegoś maszynisty. Okej. So, that's where we're going, hej? David mnie powiadomił, słuchaj. Doskonale rozumiem, ale czy to roztropne? Nic ci tu nie grozi. Dobrze, wybacz. Każę otworzyć bramę. Wróć do Davida. A więc jednak, dobra decyzja. A tutaj możemy przejść jeszcze? Witaj, ty pewnie po autograf, nie? Z pewnością o mnie słyszałeś. Strażnik, fakt czy fikcja, to moje największe dzieło. Nic ci to nie mówi? Dobra. Tak. To mi przypomina pewną sytuację z życia realnego. Ja nie będę może się wypowiadał. Po prostu napiszę o tym książkę. Nieważne. Tu się da gdzieś dalej jechać? Czy to też wraca? Tu na górę nie można wejść, a już myślałem, że po tym szybie się da wskoczyć. Dzień pamięci, misja 134, rocznica urodzin Arkadiego Strugackiego. Z perspektywy czasu nieprawdopodobne wydaje się, że przed pierwszą wizytą mały Arkady i jego brat Boris chcieli oddać się pisarstwu fantastyczno-naukowemu. Potomność zapamięta ich jednak jako głównych autorów niezwykłego przełomu technologicznego. Wiele odkryć braci dokonanych na obszarze pierwszego kontaktu z powodzeniem zastosowano w wojskowości, począwszy od lustrzanego pancerza kompozytowego wdrożonego przy realizacji strażnika poprzez wiązkę krytową, skończywszy na posterunkach van. W imieniu całego narodu wyrażamy wdzięczność temu genialnemu rodzeństwu utrwalaczy postępu. Świeże owoce, zapraszam śmiało. Ale nie sprzedasz mi jedzenia, prawda? W sensie, no owoce tak, ale jedzenia tego, które mi się przyda właściwie. Mój przyjaciel to rolnik. Nie znajdziesz pierwszej kolby, pyszniejszej kolby kukurydzy. No ale to możemy kupić coś właściwie, czy... Czy raczej na. Kurde, nie chciałem wracać koniecznie. Pogubiłem się już tym wszystkim. Chciałem to wszystko pozwiedzać, chciałem iść. No, raz jedziemy tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Czekaj. Pierwszy raz, nie pamiętam twojej twarzy. Zasady są proste. Pociągnij szklankę witrilu, odpręż się, sięgnij po książkę, nie przeszkadzaj innym. To wszystko, możesz wejść. Niska dziś frekwencja. Ale tu ludzi. Ale jazda. Linda miała rację, sięgnij za pierwszy raz po fantazy.
weźmiemy jeszcze godzinę? Więc jednak to jest jakiś, nie wiem, alkohol zakładam? Sedes mogę wziąć? Coś mi tutaj... coś mi tutaj podpowiada, że to nie jest fajny news, że mogę wziąć sedes. No dobra, spróbujmy się dostać jeszcze tam do tego szybu dalszego. Zobaczmy, co tam jest. Ten tutaj szyb nam nie odpowiadał, nie działał. Nie był otwarty na nasze względy. Pójdziemy do następnego, więc ten pomnik tych dwóch braci to jest z tyłu, to co widzimy, right? Kurczę, nie wiem teraz, gdzie to było. Gdzieś dalej, prawda? To pewnie będzie zaznaczone. Tutaj, dokładnie. Czego chcesz? Jedzie ze mną. Dobra, wbijaj. A nie. To nas wpuścił, ale po co? Po co my tu jesteśmy? Czy na pewno dadzą temu radę? No raczej. Poszukuję go cały zespół specjalistów. Kogo? Och, cześć! Poszukujesz czegoś? Czego poszukuje cały zespół specjalistów? To mnie delikatnie martwi. Co sprzedaję? Koleżko, nie wiem, kto się tu wpuścił. Ale jeśli nie wiesz co, to nie muszę ci... To nie muszę ci tego wyjaśniać. Czarny market. Też nic takiego. Nie tak, tylko brzdękam. Zaraz zlatuję. Dobra, okej. Nama. No i tak trochę z nikim nie pogadałem. Jedziemy z powrotem. Wróćmy do tego biura. Czy teraz tu... O, tutaj mamy, okej. Szybko, wkrótce zaczną ewakuować ośrodek. Lada chwilę uruchomimy strażnika. Powodzenia. Ciekawe, co to ten strażnik, się tak zastanawiam. Trzy, trzy, cztery, dziewięć, nie siedem, dziewięć. No, alfabeto. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Tak, piszcie do mnie pewnie, jak nagrywam odcinki, jasne. A ty, Eleven, też mądralnie nie wyciszaj telefonu, kiedy nagrywasz. Idealnie. Jestem sam. To jest perfekcyjny scenario, bo nic mi nie przeszkadza. Mam czas wytworzyć coś, nie mogę tego wytworzyć. Mogę wytworzyć więcej naboi. Zobaczyć, dokąd zmierzam. Połączenie utracone, nie wiem, dokąd zmierzam. Nikt do mnie nie napisze, bo wszystko jest offline. Tutaj coś się chrzani. Gdzieś tam wykorzystanie wzrastało. A tutaj wzrasta, co? Gary Locke jednak do mnie napisał, a więc dałeś sobie radę. Co teraz? Uruchomią strażnika? Na to wygląda. Sądziłem, że to koniec. Tego nie wiemy. Udajesz się na północ? Tak. Powinno być tam teraz bezpiecznie. Mam nadzieję. Gary jest offline. Mam wrażenie, że coś się po drodze zda... Piękny widok. Piękny, cudowny. Ow! Czyżby tu był strażnik? Czyli co się właściwie stało? Co właściwie zaszło? Tak właściwie. Nie wiem w końcu, czy to była bomba, czy to był... To chyba była bomba, prawda? Która miała ich wszystkich wybić. W Metropol wszyscy byli bezpieczni, czy tam coś gdzieś. Słabo łączę fakty. Tym bardziej, że wszystko tak trochę na szybko mi tutaj idzie.
Whisky, płyty CD. To miejsce jest totalnie opuszczone. Uuu. Czy to jestem ja? Czy ja jestem poszukiwany? Czy ja jestem poszukiwany? Oh boy! Nieźle się wkopałem. Okej, spokojnie, jestem poszukiwany, czyli teraz prawdopodobnie będę musiał walczyć nie tylko z tymi ciemnymi istotami, których nie chcę zwać zombie, bo wiadomo, to niekoniecznie muszą być zombie, jak to wspomniałem już przed chwilą, ale może też będę musiał walczyć z żołnierzami wykwalifikowanymi, co nie będzie łatwe. Okej. To była prosty strzał. Nie mam problemu, szefie, skompletowaliśmy niezły zespół. Mamy sapera. Lisa pracowała przy silnikach trakcyjnych AX-02, a sam zajmie się elektrotechniką, gdy przejmiemy już pociąg, dostarczymy silnik do schronu. No i super, sobie zjechałem zdrowie. Nabój do strzelby. Jeden. Realistyczne scenario, skoro dostałem jeden nabój. Bardziej prawdopodobnie jest, że znajdę jeden nabój niż całą paczkę, nie? Dobra, tutaj nie ma nic dla nas ciekawego. O kurde, się ciekawie robi. Okej, nie chciałem tutaj wejść. Nie chciałem tutaj wejść i teraz już o tym doskonale wiem. Cink. Weźmy sobie to, dostaliśmy klucz. Klucz jest do czego? Do tego pomieszczenia na dole pewnie. Gdzieś go zużyjemy, prawda? On się teraz zużyje. Spróbujmy to od razu ciepnąć, ale ja nie przeżyję tego strzału. Kurde! Myśl, Eleven! Troszeczkę myśl! Używaj tego mózgu! Czego chcesz używać? Może tam nie ma sensu i się, może tam jest coś fajnego, istotnego? Cholera. I wszystkich da się wybić ręcznie, więc nie ma takiego problemu większego. Beczułkę zostawimy na następną falę, która gdzieś będzie. What? Tu nic nie ma? Ta informacja, że muszę wracać za nim. Oh man! Cóż! Padła kolej na mnie, by do ciebie dołączyć. Ruszajmy. Oh man! Dobra, to było ekstremalnie głupie. To było bardzo głupie z mojej strony, przepraszam. Już nie będę. Da się to odstawić jakoś bezpiecznie? Nie. On już ich wybije. Apteczkę dostałem i to było chyba worth it. Kilka tych naboi. Oj, Jesus! Prawie wpadli w moje ręce, czaisz? To policja, a nie ty, powinna się tym zajmować. Nie chcą mi wierzyć. Powinnaś zamiast tego próbować uzyskać Martę. Prawie złapali kogo? Czy oni czasem nie mówią o mnie? Ja już się gubię. Tym bardziej, że byłem tam na liście poszukiwanych. Nie mogę. Aha, mogę wrócić górą. Mam nadzieję, że mogę. Nie chcę mi się chodzić dookoła. Okej, mogę, dziękuję.
Okej. Malutkie problemy techniczne. Jedziemy dalej. Co tu się odwala? Witaj, koleś. To musi być wspaniała rzecz podróżować torami. Jest wspaniała, mnie czeka dzisiaj. Tak serio, serio. Nie powinieneś podejmować decyzji, nie wybierać trasy, tylko utrzymywać prędkość i dbać o pociąg. Coś w tym jest. Nie da się nie zgodzić. Mam więcej apteczek, super, ale teraz mi się chyba nie przydadzą. Nie wiemy, gdzie jedziemy, połączenie utracone. Nie, dalej nie wiemy, gdzie jedziemy. Co to są za... Jestem znudzony na śmierć. Tylko ty zostałeś. A ja muszę poczekać, aż skręcisz. Nie martw się, nie uciekniesz. Każdemu to się przydarzy. Każdemu przydarzy się co? Pociąg wkrótce się zatrzyma. Nie jestem dobrym inżynierem, ale rozpoznaję, z czego zrobiono silnik. Jego promieniowanie długo się chroniło. Cholera. Nie wiem, co powiedział, bo przesadziłem z doładowaniem i teraz mam problem. Okej. Cokolwiek się stanie, będę czekać. I spotkam cię w nowym świecie. Albo... Znasz drugą możliwość. Cholera, czy właśnie pociąg padł? Czy właśnie faktycznie pociąg siadł? Oh man. Silnik usmażony. Pojechaliśmy. The final station, eh? Będę miał cię na oku. Ja ciebie też. The final station, as they say. Dobra, ludzie, pewności nie mam, ale to może być finalna stacja. Ja nie mam czasu już na nagrywanie. Nie wiem, czy z tego wyjdzie jeden odcinek, czy wyjdą dwa. Sami zobaczymy. Tak czy inaczej, postaram się dograć zakończenie tej gry, bo stwierdzam, że jesteśmy dość blisko zakończenia. Postaram się dograć się w Norwegii. Jeżeli mi się nie uda, to będzie gdzieś w październiku, na początku października. Przepraszam za delay, ale... Wyjeżdżam! I próbuję żyć, próbuję wydostać się z domu i mi wychodzi, więc skorzystam z tego, póki mogę. A tymczasem muszę spróbować zdążyć na pociąg. I też dotrzeć do mojej ostatecznej stacji. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, czy dwóch odcinków, zależy jak to wyjdzie. I zobaczymy się niedługo w prawdopodobnie końcówce serii. Trzymajcie się, na razie!